Cześć, tu Ela i Darek, czyli Travel Love. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata. W tym odcinku odwiedzimy dwie doliny wcinające się w prealpy na północ od Bergamo oraz cztery urocze wioski i niewielkie miasteczka opisane w serwisie I Borghi più belli d'Italia. Od kilku lat podróżujemy po Italii szlakiem tych najpiękniejszych włoskich miejscowości, wyszukiwanych przez to właśnie stowarzyszenie. Dzięki owej inicjatywie poznaliśmy mnóstwo niewielkich borgo, których nie uwzględniają przewodniki, choć wszystkie one są wyjątkowe i warte poznania. Oglądacie teraz niektóre z nich. Natomiast w opisie filmu znajdziecie kilka ważnych linków oraz naszą mapę Italii uwzględniającą miejscowości z listy I Borghi più belli d'Italia. Jeśli szukacie więcej informacji o Italii, to zapraszamy na blog Italia poza szlakiem. Pomóżcie rozwijać ten kanał przez polubienia, komentarze i subskrypcje. Cenne będzie każde udostępnienie tak tego, jak i innych naszych filmów. Dziękujemy. 30 minut jazdy od Bergamo znajduje się Valle Brembana, czyli Dolina Brembana. I idziemy teraz do malutkiego Borgo, które jest jednym z najpiękniejszych miasteczek włoskich. Nazywa się Cornello dei Tasso. I wyobraźcie sobie, że idziemy, bo do tego miasteczka, które jest na tym wzgórzu, nie da się dojechać samochodem, więc przed nami spacer, mam nadzieję, że nie wśród komarów. Ciao, salve! Pamiętacie, co często powtarzamy w naszych filmach? Jedźcie przez Italię szlakiem I Borghi più belli d'Italia, czyli poprzez najpiękniejsze miasteczka, wioseczki i malutkie borgo, borgi w liczbie mnogiej całej Italii. Zostały one nie przez przypadek wybrane, bo to są najbardziej urocze miejsca w całym kraju i zaraz Wam pokażemy, że właśnie tym szlakiem warto poznawać Italię. Chodźcie z nami! Jesteśmy tu po raz pierwszy, nigdy wcześniej tu nie byliśmy i dlatego jeszcze nie wiemy, co nas tu czeka. Do miasteczka wchodzi się przez bramę i przez ciąg uliczny umieszczony pod budynkami. Szok! Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. W języku włoskim istnieją trzy osobne terminy tłumaczone na polski jako wieś. To paese, czyli osada rolnicza o określonej liczbie mieszkańców, villaggio, zasadniczo to samo, ale bardziej w kontekście przeszłości, oraz borgo, czyli wieś ufortyfikowana, zwykle otoczona obronnymi murami. Oglądacie kanał Travel Love. Kochani, szlakiem I Borghi più belli d'Italia podążamy już od dłuższego czasu. Myślę, że nasza przygoda trwa ze 2 lata, kiedy dowiedzieliśmy się o tym projekcie, podróżując przez Toskanię, przez Val d'Orcie. Tam widzieliśmy pierwsze Borghi più belli d'Italia. I od tego czasu widzieliśmy ich, myślę, że mogę powiedzieć, że kilkadziesiąt. I są bardzo różne. Bardzo różne elementy miejskie doceniono, by zaprosić daną miejscowość, dane borgo do Stowarzyszenia I Borghi più belli d'Italia. Nie powiem, żeby wszystkie były piękne, nie powiem, żeby wszystkie były porywające. Natomiast to borgo jest po prostu zjawiskowe. Weszliśmy dosłownie w pierwszą uliczkę i już jesteśmy po prostu zachwyceni, bo czegoś takiego nie oglądamy za często. Więc tym bardziej cieszymy się, że właśnie to miejsce zostało docenione i wpisane na listę tych najbardziej niezwykłych miejscowości. Nieco na uboczu znajdujemy źródło nazwy tego borgo.
to ruiny antycznego Palazzo Tasso, czyli stojącego na skalistym zboczu pałacu rodu Tasso, który dawniej strzegł przejścia przez Val Brembana. Pomimo faktu, iż świetność tej rezydencji bezpowrotnie przeminęła, to wciąż widać, jak bardzo była rozległa. Przeszliśmy przez podcienie prowadzące, portici, wprowadzające nas do miasteczka. A od państwa, których spotkaliśmy jeszcze na parkingu, wiemy, że miasteczko, Borgo, ta wieś w zasadzie, zbudowana jest z trzech poziomów. My jesteśmy w tej chwili na pierwszym. Musimy teraz wejść po schodach do góry, żeby zobaczyć drugi. Tam wyżej jest jeszcze kościół i jest główny plac miejscowości, więc te poziomy tutaj są trzy. Zapewne zastanawiacie się, skąd pochodzi nazwa Val lub Valle Brembana. Rozwiązanie tej zagadki jest dość prozaiczne, gdyż oznacza ona dolinę rzeki Brembo. Chciałam wyrazić spontaniczny zachwyt miejscem, w którym jesteśmy. Naprawdę jest tu zjawiskowo. Każdy zaułek, każdy dom, każde drewniane wykończenie, każda ozdoba, okno i drzwi i wszystkie kwiaty, które tutaj są jeszcze dodatkowo, sprawiają, że to miejsce jest jak jeden wielki plan zdjęciowy. Jak mówiliśmy wcześniej, Borgo to ma trzy poziomy, a składa się dosłownie z kilkunastu domów i kościoła, który stoi na samym jego szczycie. Dalej są już tylko pola. Pomimo naprawdę niepozornych rozmiarów, w Cornello znajduje się hotel i trattoria, czyli lokalna niewielka restauracja. Mieliśmy przyjemność poznać kilkoro z tutejszych mieszkańców, którzy okazali się nieprawdopodobnie mili, uprzejmi i gościnni. Nie zdziwi Was zapewne to, że zupełnie nieznajomy człowiek zaprosił nas na zwiedzanie swojego zabytkowego domu, który samodzielnie odnawia i urządza. Okazało się, że jest to ten pierwszy dom w Borgo, pod którym przechodziliśmy i od którego zaczęliśmy zwiedzanie. A jak ma pan na imię? Elio. W Cornello szczególnie urzekło nas to, jak mieszkańcy pielęgnują lokalne tradycje i historię. W trattorii urządzono bowiem mini galerię dawnych zdjęć i pocztówek ukazujących Cornello i jego detale na tle Val Brembana. Pan mnie zabrał do swojego domu, pokazał mi cały swój dom, jest przepięknie zrobiony, szkoda, że nie poszłaś z nami. Obejrzę nagranie. W tej przemiłej atmosferze kończymy zwiedzanie i ruszamy dalej w drogę. Oglądacie kanał Travela. Dzień kończymy dzisiaj w miasteczku San Giovanni Bianco. Jeśli będziecie w Bergamo i będziecie mieli samochód, to koniecznie musicie tutaj przyjechać, bo to jest prześliczna miejscowość. Zaledwie kilka kilometrów od San Giovanni Bianco, również nad brzegiem Brembo, położone jest popularne dawniej uzdrowisko San Pellegrino Terme. Lecznicze walory tamtejszych wód doceniono już w starożytności. W tym samym miasteczku działa znana wytwórnia napojów i wody mineralnej San Pellegrino. W tej miejscowości jest kilka mostów. Właśnie policzyłem, że w San Giovanni Bianco jest przynajmniej 5 mostów. Ten, na którym stoimy, wygląda na bardzo stary, bardzo antyczny, ale ze wszystkich stron są kolejne mosty. Dlaczego tu tak dużo mostów? Dlatego, że właśnie tu spotykają się trzy rzeki. Powiedziałem trzy, ale po chwili okazało się, że jedna z nich to odnoga Brembo, zasilająca lokalną elektrownię wodną.
Warto dodać, że to właśnie te wszystkie mosty nas tu przyciągnęły, bo na Instagramie i Facebooku widzieliśmy mnóstwo zdjęć z San Giovanni. Val Brembana jest tylko jedną z kilku niesamowicie klimatycznych dolin, do których dotrzecie z Bergamo w około pół godziny. Ciekawe, że tuż obok tego bardzo popularnego i tłumnego miasta drzemie tak wiele ciszy i spokoju. Dziś chcemy odwiedzić Borgo Gromo w Valle Seriana, ale musimy gdzieś przeczekać ten deszcz, dlatego najpierw jedziemy w inne miejsce. Ciao! Jesteśmy w miejscowości Cluzone w dolinie Seriana i jesteśmy teraz na galerii Palazzo Comunale. Z tej strony widać dziedziniec tego pięknego pałacu, z tej strony pięknie oświetlony teraz w słońcu plac, ale cały pałac jest niesamowicie wymalowany. Freski na frontonie Palazzo Comunale stanowią swego rodzaju galerię sztuki o wielowiekowej historii. Jednak tuż obok nich zobaczycie coś, co miasto wykorzystuje dziś jako swój symbol. A co to takiego, opowie pani redaktor. A co jest charakterystyczne dla tej miejscowości i z czego ona słynie, to ogromny zegar astronomiczny, który znajduje się na ścianie frontowej Pałacu Comunale. Naprawdę warto go zobaczyć, bo jest odnowiony. Ozdabiają go też przepiękne malowidła i przepiękne freski, także warto tutaj przyjechać. A pan w punkcie informacji turystycznej, od którego dostaliśmy mapę i przewodnik po mieście, powiedział, że przyjeżdża tutaj bardzo dużo Polaków. A oto jeden z fresków, które zdobią galerię w Pałacu Comunalnym. A trzeba też wspomnieć, że to miasteczko również należy do I Borghi Più Belli d'Italia, także jest jednym z najpiękniejszych we Włoszech. Czasami jest tak, że wchodzimy do jakiegoś włoskiego miasteczka, mieściny Borgo i na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem zwyczajna. Niczym nie zachwyca. Natomiast taki jeden niezwykły budynek jest w stanie zmienić postrzeganie takiego miejsca. Oglądacie kanał Travela. Okazuje się, że w Cluzone zachwyca nie tylko Palazzo Comunale, ale i ta piękna bazylika pod wezwaniem Santa Maria Assunta. Położona jest oczywiście w najwyższym punkcie miasta i roztaczają się stąd przepiękne widoki. Natomiast sama bazylika, podobnie jak Pałac Komunalny, jest przepięknie zdobiona freskami i znajdują się tutaj również dwa zegary słoneczne, które dziś zakrywa cień dobudowanej w późniejszym okresie galerii, ciągnącej się wzdłuż ścian bazyliki. I jest to bazylika gigantyczna i tak jak to lubimy mówić, na bogato. Do ozdobienia środka bazyliki użyto różnokolorowego marmuru, użyto drewna i oczywiście ściany są jeszcze dodatkowo malowane, więc naprawdę wygląda to niesamowicie. W Cluzone przygotowano naprawdę interesującą trasę turystyczną, pozwalającą odwiedzić wszystkie najciekawsze zabytki miasta. Często prosicie nas o polecenie fajnego miejsca w pobliżu Bergamo. No to polecamy. Zrobiła nam się przepiękna pogoda na zwiedzanie. Po dzisiejszej porannej burzy z 35 stopni, które mieliśmy przez ostatnie dwa dni, mamy dzisiaj
25 i to jest idealna aura, żeby oglądać miasteczka. Miasto kryje w sobie jeszcze więcej ciekawych rzeczy, bo co krok tutaj spotykamy piękne pałace. Oczywiście niedostępne, ale z zewnątrz można wszystkie pooglądać, ale co jeden piękniejszy i okazalszy. To jest dziedziniec pałacu Carrara Spinelli, jednego z wielu w tej miejscowości. I kolejny piękny pałac, na dziedzińcu którego znajduje się gigantyczne drzewo. Nazwy nie znamy, ale może wy znacie, więc nam podpowiecie. Wiecie już zapewne, że lubimy doświadczać Italii inaczej niż wszyscy, że lubimy jeździć własnymi drogami i poznawać ten kraj przez pryzmat własnych spostrzeżeń. Odkrywamy w ten sposób Italię zupełnie nieznaną większości turystów, pełną pięknych i fascynujących miasteczek i wiosek. I przekonaliśmy się, że nie bez powodu należą do grona i borgi più belli d'Italia. Oglądacie kanał Travela. A naszą dzisiejszą wycieczkę kończymy w malutkiej wioseczce o nazwie Gromo, bardzo starej. Wszystkie domy są kamienne i kryte łupkiem. To nasze drugie podejście do tej miejscowości, bo byliśmy tutaj jakieś 3 godziny temu, ale padał deszcz, ale się nie poddaliśmy, wróciliśmy i to był bardzo dobry ruch, bo jest tutaj bardzo ładnie i uroczo. Ta część naszej podróży miała miejsce w Valle Seriana, czyli w dolinie, której dnem płynie Serio. Rzeka o bardzo poważnie brzmiącej nazwie, mówiąc tak pół żartem, pół serio. Czuć średniowiecz. Mamy wieżę tutaj z epoki średniowiecza, kamienną. Dookoła też kamienne wille z stylu Liberty, jak się dowiedzieliśmy z poprzedniego obrazka na murze. No trzeba przyznać, że wszystko robi wrażenie. A w Gromo są właśnie takie klimaty, takie uliczki, takie zakamarki, wszystko kamienne, wszystko mokre i śliskie. Kiedyś ludzie biegali takimi zakamarkami, zaułkami, wąskimi uliczkami, a teraz człowiek się boi i delikatnie stąpa po każdym kamieniu, żeby jak już zejdzie na dół, miał wszystkie zęby. Nieco niżej Serio mija lotnisko w Orio al Serio, które obsługuje sporą część ruchu turystycznego północnej Italii. Wraz z początkiem Doliny Seriana dość gwałtownie pojawiają się góry, to Prealpy, czyli południowe czoło Alp, najwyższych gór Europy. Te kamienne ławki, drewniane balkony, w ogóle kamienne domy, wszystkie chodniki, wszystkie przejścia wyłożone kamieniami, otoczakami, no, dachy z łupka. No taki trochę bajkowy klimat tutaj jest. Jeszcze taka mgła po deszczu, która się tutaj unosi. Tak trochę straszno. Pamiętajcie o komentarzach, kciukach w górę i subskrypcjach. Wasze działania pomagają przekonać algorytmy do polecania filmu innym widzom.
My jesteśmy Travel Love. A wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z wami. Ciao! Zasięgnęliśmy informacji u wujka Google'a i to na bank, na 100% są sekwoje. Wszystko się zgadza. Pień się zgadza, listki, igiełki się zgadzają. Ale wydaje to drzewo bardzo dziwny dźwięk, jakby było puste w środku. Pień tego drzewa składa się z mnóstwa warstw, z mnóstwa arkuszy papieru. Trochę to przypomina ciasto francuskie albo ciasto filo. Cześć, tu Ela. I Darek, czyli Travel Love. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata. W którym dzisiaj mnóstwo portici. Nie wiem, czy miałem to powiedzieć, ale powiedziałem, bo po prostu tak mnie naszło. Mm-hmm. Bo stoimy pod portici, pod cienie i jest po prostu bosko. No nasze drzewa nigdy nie wydają takiego dźwięku.